Żaden ciężar nie obciąży olsztyńskich gimnazjalistów. Uczniowie gimnazjum nr 3 nie będą już dźwigać książek, zeszytów. Nauczyciele nie będą już sprawdzali prac domowych w kajecikach. Będą dostawać je od uczniów mailem. Zamiast tablicy i kredy, projektory multimedialne. To tak dla dopełnienia obrazu szkoły XXI wieku. Po powrocie do domu, otwierając swój komputer, wchodząc na swoją pocztę mailową, będzie miał i zadania, które ma zrobić, tematy, co ma zrobić. A następnie prześle pocztą elektroniczną swojemu nauczycielowi wykonaną właśnie pracę. Wielu osobom to się podoba. Oszczędzi nasze kręgosłupy przede wszystkim. Nie będziemy musieli dźwigać tego wszystkiego. Nie muszę wyjmować książek z plecaka, nie muszę patrzeć, co było zadane, tylko po prostu otwieram pocztę. Super. A co będziesz nosił w tornistrze, w plecaku do szkoły, jeśli nie będziesz musiał nosić książek, tylko kanapki? Nie wiem. Mundurek. Mundurek? Uniform astronauty by tu bardziej pasował. Daniel Wołoczko rozmawiał z Januszem Rączkiewiczem, dyrektorem olsztyńskiego gimnazjum i uczniami Szkoły z przyszłości. Szkoły z przyszłością. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.